Poznaliśmy drugiego kandydata na prezydenta naszego miasta. Chęć objęcia stanowiska włodarza Grudziądza zgłosił Zenon Różycki, obecny prezes MPGN-u. Jestem z Grudziądza, tu się urodziłem, tu pracuję i jeśli jest możliwe, żebym zrobił coś dla rozwoju naszego miasta, to chętnie to zrobię. Wiem, że sytuacja może jest trudna, ale ja nie boję się trudnych wyzwań. Jestem nastawiony na rozwiązywanie problemów. Do wyborów prezesa spółki nakłoniły różne środowiska z naszego miasta. Wspólnie utworzyły Forum Rozwoju Grudziądza. Jest to taka grupa robocza osób, które rozmawiając namawiały mnie do tego, żeby wystartować w wyborach, chcą mnie w tym wspierać. Różne środowiska wypowiadały się na ten temat. Nie ma jeszcze zamkniętej listy, nie ma takiego grona jasno zdeklarowanych osób. Sam kandydat do wyborów podejdzie w roli kandydata niezależnego, nie należącego do jakiejkolwiek partii politycznej. Ja nie jestem w żadnej partii, nie jestem osobą partyjną, polityczną. Sam mówię o sobie, że nie jestem politykiem. Jestem nastawiony na rozwiązywanie problemów, a nie rozmawianie o nich i omawianie ich w nieskończoność. Oczywiście zapraszam wszystkich do współpracy i tą stronę Platformy, ale również inne formacje. Obecnie przygotowywany jest szczegółowy program Zenona Różyckiego jako kandydata na fotel prezydenta Grudziądza. Uruchomiona została również witryna internetowa, poprzez którą mieszkańcy mogą komunikować się z kandydatem i na przykład zgłaszać swoje inicjatywy. Często warto dać szansę zrealizować jakiś pomysł, żeby wnioskodawcy sami zweryfikowali, czy ich pomysł do końca był słuszny. Myślę, że wtedy, dzięki takiemu podejściu te fajne pomysły, skuteczne pomysły mają szansę zadziałać na korzyść mieszkańców. A ci mają być głównym fundamentem w kampanii oglądanego kandydata. Priorytetem na pewno są mieszkańcy. Ja jestem Grudziądzaninem, tu się urodziłem, tu pracuję i chciałbym, żebyśmy wszyscy traktowali nasze miasto jako miasto wyjątkowe. Chciałbym, żebyśmy mieli taką wymierną korzyść z tego, że mieszkamy w Grudziądzu, że tu żyjemy, że tu pracujemy. To jest dla mnie bardzo ważne. Zenon Różycki, jak już wspomnieliśmy, obecnie piastuje funkcję prezesa miejskiej spółki MPGN. Jak sam stwierdza, podczas wzmożonej kampanii nie będzie łączył funkcji szefa spółki z walką o fotel prezydenta. Formalnie, jak się kampania rozpocznie, jestem w stanie tak naprawdę wziąć urlop bezpłatny, tutaj zrezygnować z takich działań bieżących. Zawsze jest ten dylemat. Aktualni prezydenci mają te dylematy. Jedni są bardziej związani z osobami, z instytucjami, inni mniej. Tak naprawdę trzeba tutaj wypośrodkować i znaleźć jakąś równowagę. Do wyborów i oficjalnego rozpoczęcia kampanii pozostało jeszcze sporo czasu. Już niebawem z pewnością poznamy nazwiska kolejnych kandydatów do walki o fotel prezydenta Grudziądza.